Witam serdecznie, moi drodzy, jest kolejny dzień. Jak widać, skrywają obrządki. Ja sobie przywiozłam z jednego stoga świąki. Teraz siano do jałówek. Termomix się miesza. Ja dzisiaj uciekam z farmy, bo ogólnie urlopu nie miałam wcale z Kamilem. Ani takiego dnia wolnego, żeby po prostu się zresetować, a ja już po prostu ogólnie jadę i śpię. Po prostu dzień jest tak długi, jest tak intensywny, z maszyny do maszyny, że ja już po prostu czuję, że mój organizm jest przeciążony, a ja już mam problemy z serduchem i już też jest mi ciężko, że tak powiem. Ale żeby nie było, że marudzę, bo zaraz skończę, o to zmień pracę i w ogóle certyfikat do tym. Takie jest rolnictwo po prostu, tylko wiecie, jak człowiek mówi jak jest, to zaraz jest, że narzeka i w ogóle, ale no rolnictwo nie jest takie lekkie i przyjemne. To jest, kurde, no karówka u nas od 8 zaczynamy tak oporowo, dzień od 8 i kończymy 21-22. No to kurde, a tak jak już, żeby szybciej skończyć, na przykład tak jak wczoraj, bo też moja siostra robiła grilla, no to byłam u niej o 20. No to też dosłownie nawet się nie przebierałam, tylko wsiadłam w auto i pojechałam, bo jeszcze mechanik, bo jeszcze chciał mnie dorwać, żebym paliwo, bo ten olej pompowała. I ja mówię, no kurde, jestem tylko jeden spóźniona. No. Dlaczego uciekam z farmy? Właśnie u nas jest moja kuzynka z Niemiec, moja taka trzecia siostra jakby. I ona jest tutaj trzeci tydzień i ja przez te 3 tygodnie nie miałam ani razu dnia, żeby z nią gdzieś po prostu wyjechać. Tu weekendy nie pasowały, tu to, a tak w tygodniu cały czas robota do nocy. I co tylko wieczorem, a chciałam gdzieś z nią wyjść, ona właśnie dzisiaj jadą nad jezioro i się dogadałam z Kamilem, że Kamil pojedzie rano drapać pola, a ja tam pojadę chodzić na 3-4 godzinki z nimi trochę czasu spędzić, bo w sobotę już jadą. Rozplanować, też troszkę złapię wdechu, no ale jak wracam, to oczywiście będziemy się brali za owijanie i tworzenie lucerny, także spoko. Też na przykład może powiedzieć, ale u nas często jest dużo chłopaków i oni mogą zrobić tę robotę za mnie. No właśnie, to tak nie działa, bo właśnie chłopaki nie mają tych, nie wiem jak to nazwać, umiejętności, nie zajmują się taką pracą, którą się zajmuje ja, którą się zajmuje Kamil, którą zajmuje się mój ojciec. I oni nawet jakbyśmy chcieli, o, gdyby była taka możliwość, to ja już bym dawno pojechać już na 2 dni na urlop. Po prostu się wyłączyć, zresetować, odpocząć, no, ale tak nie działa, bo nikt za mnie ani za Kamila tej roboty po prostu nie zrobi. I to nie jest tak, że my jesteśmy, no, że pracujemy u siebie i ustalamy sobie godzinę, no, bo jest robota, którą trzeba zrobić i koniec. Dlatego nie mam nas terminy, bo teraz szykują się siebie rzepaku, szykują się, no teraz te łąki gosimy, dodatkowo kukurydza też się zbliża. Wiecie, to tak się wszystko teraz słoneczni, to wszystko się tak, no, przez to, że te żniwa się opóźniły, nam się też wszystko przesunęło, no i tak wszystko jest się nawarstwia, no i dlatego jest tak troszkę mega intensywnie, o, tak bym to powiedziała, że człowiek nie ma kiedy, no ja nawet na Instagramie teraz nie sklejam żadnych rolek, ani filmików, ani nic, tylko dodaję tak story, YouTube'a to nie wiem kiedy skleję, bo po prostu nie wolno narzekam, no takie zronictwo, no. Ścielimy świeże kamień, trzeba włazić do środka i rozcinać siatkę, bo przed, jak się rozetnie siatkę, to zaraz wybuchają. No szogunek! Gdzie on to ma za dużo miejsca? On powinien mieć ciaśniej, że można było go klepać. A tak on ucieka cały czas do tyłu. Także jak ostatnio nagrywaliśmy tutaj buraczki, te buraki wyglądały inaczej. A w tej chwili to, jakby to powiedzieć, jak do tego doszło, nie wiem, choć się domyślam. Także tak wyglądają buraki po burakach. Zdecydowanie są bardziej narażone, ale nie mieliśmy innego stanowiska, no i trzeba było je tak wcisnąć tutaj jeszcze ten. To jest masakra. Masakra totalna. No. Także tego. Masz, o. Równie mistrzem. Właśnie, muszę powiedzieć, że uciekłam z farmy. Masz, uciekłam, nie uciekłam. To będzie wszystkim. Ja się mówiłam, że Kamil idzie drapać. Idzie drapać pola. A jak wrócę, już na 3-4 godzinki,
to idziemy podjąć balotę z przynęczonką. Nie patrzcie, wcale tego nie śpię. Pakujemy się i uciekamy. Jedziemy dalej. Co to są za 110? Ale weź to rusz. No ja nie wątpię, jak takie zbite jeszcze lucerna. No. Już z kulturą, z kulturą. Co panie prezesie? Jestem miło pocieszony. Słyszałeś o 9 towaru? Nie. I tak dużo. Jest 15 balotów. Czy jesteś miło pocieszony? Oj, ja nie mogę ci powiedzieć. Co? Chcesz mnie dobić. Ogólnie rzecz biorąc, ogólnie Saigon taki, że po prostu totalny i ja myślę, że chociaż dzisiaj szybciej skończymy. Ale zadzwonił szeryf i koledze popsuła się prasa i czy Kamil by mu jeszcze nie popresował balotów. Ja zawsze jestem za tym, żeby sobie pomagać, ja to zawsze powtarzam, one zawsze wszyscy wiedzą, że jak trzeba, to może mogą na nas liczyć, ale chociaż dzisiaj myślałam, że będziemy mieli szybciej wolne, w sensie nie po 20. Ale... no trzeba sobie pomagać, także raczej szybciej nie skończymy. A tata już rzucić wszystko i jechać, a my jeszcze tu mamy swoją robotę, także tutaj jak musimy skończyć swoje, a potem może Kamil jechać robić kolejną robotę, tak? O! To mi się podoba. To mi się podoba, to szanuję. O, to mi się podoba. O. Mamy 18:16. Jeszcze musimy iść do byku. Jeszcze musimy iść do naszego zoo. Musimy to pozwozić, te wszystkie baloty i jeszcze musimy je owinąć. Także dzisiaj znowu po 20 skończymy dzień lekką ręką. Także wątpię, że Kamil, no nie wyrobimy się, żeby dzisiaj jeszcze jechać. No. Odczepiamy sprzęt. A się zmieścimy na dwie przyczepy, lawetę z przyczepką, to najgorsze, to przyczepianie wszystkiego, zaraz tą wiarkę, to zwożenie, to takie wszystko przedłuża. Jest i Kubuś, ale nie, no po jednego balocika, nie? Taką wielką gidyją jechać jeszcze przyczepką, no ja nie wiesz.
zamienianie się jest fajne. Następna zamiana. Teraz ja jadę już ładować sobie tutaj szczepki na inną działkę. A Kamil jedzie się odstawić. I jedzie po ładowarkę. No bo balon padł do rogu, nie, to musi wyciągnąć to ładowarką, bo nie da rady ładować, tego wyciągnąć, no i potem tak czekamy, bo chyba. Chyba pod dżungwirka. Łąka jest fajna, równa, to po łące to idzie zapierniczeć, a nie tak jak u tych naszych polach wertypiastych. Ja to rampam, pam, mam załadowane beloty, to tam jest równa, a działka to tam jest prędkość światła. O, jaki ładny ciągnik przyjechał. Dobra, to lecimy. Przy ładowarce właśnie, tak jak mówiłam, są najlepsze widły. One są długie, ale one są naprawdę mocne. One po prostu potrafią po 3 baloty sianokiszonek przewozić i nic się nie jest. One się wyginają, ale żaden się nigdy w życiu nie złamał, nie? A to są nasze piękne buraki. No to są po prostu najbrzydsze buraki, jakie mieliśmy kiedykolwiek w życiu. Ja nie wiem, co się wydarzyło, patrząc na wzór Lebiody, po prostu nie wiem. I tylko ten kawałek i tam tył, to jest Lebioda jedna przy drugiej, tam byśmy wycięli rotacyjną. I tutaj, nie wiem, szedł zabieg jeszcze zanim nie było kuźwa choroby, dwa razy szedł na to gówno zabieg i tak jest, no, dramat liści w ogóle nie ma. Także jak widać, bardzo profesjonalne usługi transportowe. Dobra, mamy to. Kamil jeszcze chce podczepić gnojary, bo jutro jedziemy z misjami furszrotowymi rozwalać obornik na pola. Ale dzisiaj to by było na tyle. Moi drodzy, dzięki za oglądanie.